Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem na Okoniach, połowiłem ich masę. Znalazłem kolejną miejscówkę na nie. Wypłycenie, taki blacik do 1,5 metra, a potem spad zaraz na prawie 6 metrów. Ze mną Dragon HM62X. Dragonik minął do dropa, bardzo fajna przynęta, super się nadaje, słuchajcie, żeby ją króciutko uzbroić bardzo główeczką jigową. Ja akurat mam 4 gramy, tutaj mam, słuchajcie, kołowrotek, który uwielbiam, Team Dragon SL, to jest rozmiar 11-20. Branie na żywo, czy będzie? Zobaczymy. Zobaczymy. Siedzi. Spadł. To ładna ryba była. A te brania są, słuchajcie, fenomenalne. Fenomenalne są te brania. Mamy, to nie jest duża rybka. O, ale szedł za nią bardzo ładny, duży okoń. Zobaczcie. O. Ej, słuchajcie, rzut za rzutem, po prostu zawsze, co tak naprawdę, słuchajcie, rzucam, pozwalam troszkę opaść tej przynęcie na dół, bawię się tak troszkę nią w toni. Brania są z reguły z opadu, ale czasem jak tak zagram tą przynętą gdzieś w toni, to kurczę, po prostu potrafią być te brania bardzo agresywne. Nie daję opaść całkowicie do dna, bo tu na dnie mam jakieś pas na ziemi, ale teraz jest fajna ryba. Teraz jest lepszy. Tak, teraz jest lepsza ryba. Fajnie uderzył, grzmotnął. Ale ten grzmotnął pięknie. No i to jest fajniejsza ryba. To jest taki fajny oks, powiem szczerze. Może mi się tu wyhaczy, może nie. Winda do góry. Chodź, już cię puszczam zaraz. Ha, ha. Dobra, ten fajniejszy, nie? Ten jest fajny. Pływam już, kończę na dzisiaj. Wyłowiony, to jest coś pięknego, letnie okonie, wszystkim polecam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, bo świetna zabawa, zwłaszcza, że jak wjeżdżamy gdzieś na urlop, warto wziąć ze sobą jakąś wędeczkę i popróbować, bo okonie naprawdę świetnie żerują latem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczyska i do następnego.